Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, tam Zanosz i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z warszawskich inwestycji. Dzisiaj zapraszam Was na Kępę Tarchomińską, która znajduje się na Białęce. Ale o szczegółach, co tu się właściwie dzieje, powie jak zawsze niezastąpiony Jakub Sykut. Halo, halo. Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Po tylu latach powstaje pętla autobusowa o nazwie Kępa Tarchomińska. Będzie tutaj jeździł autobus linii 333, który będzie jechał do ulicy Światowida, skąd mamy wygodną przesiadkę do tramwajów. Będzie on skoordynowany z linią 211, która ma wygodne połączenia, lecz niestety jest mocno oblegana. Oczywiście autobus będzie kursował co mniej więcej pół godziny, a w godzinach szczytu co 20 minut. Autobus ma rozpocząć swoją pracę, rozpocząć kursowanie do końca stycznia. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie tak jak Sykut powiedział, mamy tutaj taką oto i pętlę autobusową. Znajduje się ona dosyć daleko od głównych szlaków komunikacyjnych, bo do Modlińskiej tutaj trochę trzeba podjechać. Mamy w okolicy cmentarz, mamy też Wisłę, którą możecie zaobserwować teraz. Jak widzicie, Wisła jest naprawdę blisko, a jednak tutaj komunikacji miejskiej od dawna nie było. Mieszkańcy o nią długo walczyli, w końcu im się udało i już niedługo, bo pod koniec tego miesiąca najprawdopodobniej ta linia autobusowa będzie już jeździć. Przy okazji widzicie też tutaj wał cały, na którym dosyć duża liczba turystów i ogólnie warszawiaków przemieszcza się w celu komunikacji, czy też po prostu, żeby sobie pozwiedzać i okolice, pojechać do Jabłonnej, do Pałacyku, czy w jedną i w drugą stronę. Także ruch tutaj aktualnie jest dosyć duży, w tym, że nie ma komunikacji miejskiej. I to kompletnie. W okolicy nie ma po prostu niczego, a nowe osiedla się tutaj powoli też pojawiają, ale też osoby, które mieszkają tutaj już dłużej, chciałyby jakoś się lepiej skomunikować. Tak wygląda pętla i tak widzicie wieżowce tam z daleka. No nie jest to najbliżej Warszawy oczywiście, co nie zmienia faktu, że kiedy faktycznie tutaj powstanie ten autobus, dojazd do centrum Warszawy pewnie będzie trwać tak z jakieś 50 minut, tak mi się wydaje, z dojazdem oczywiście jeszcze przesiadką tramwajem do metro Młociny. No dobrze, jedziemy sobie całą trasą, zrobimy przejazd całą trasą tej nowej linii. Od razu mówię, że cały przejazd, tutaj, który widzicie teraz na żywo, jest przyspieszony dwukrotnie, aby szybciej go przejechać. Ale to i tak nie zmienia faktu, że tak czy siak przejazd trwa około 20 minut, plus minus oczywiście trochę więcej. No i tak, ruszyliśmy sobie, proszę bardzo. Co my tu mamy? Tu mamy skrzyżowanie ulicy Kępy Tarchomińskiej z Wiślana Kępa i teraz jedziemy właśnie ulicą Wiślana Kępa. Przy okazji zwróćcie uwagę, że już mniej więcej w okolice, jak teraz jedziemy, przystanki nowe się pojawiły. Jest ich trochę, tutaj na przykład jest jeden z nielicznych. Dwa przystanki pod trasie mniej więcej można zaobserwować, takie nowe, które się już pojawiły. Tak mi się wydaje, że dwa, no chyba około dwóch. Pewnie jeszcze ich będzie trochę więcej, może gdzieś zatem po prostu z wytyczek jest zwykłe z chodniczkami, aby jak najwięcej osób mogło skorzystać faktycznie z tego autobusu, bo to jest dosyć ważna linia. Co prawda jest to linia 333. Czyli jest to linia, która nie będzie kursować codziennie i to w wybranych godzinach. Co nie zmienia faktu, że i tak będzie dosyć popularna i jest to ważna linia uzupełniająca w miejscu, gdzie będziemy później, gdzie faktycznie 211, której minęliśmy tutaj na pętli, bo tu już jedziemy razem z linią 211, jest dosyć popularna i tutaj dosyć dużo osób korzysta z tej, że też linii. No i tak, tutaj się kręcimy, tutaj po Bukowie to naprawdę trochę się jest tutaj poukrywanych rejonów, gdzie faktycznie dosyć dużo osób nawet wbrew pozorom mieszka. No i za chwilę skręcimy tutaj, wyjeżdżamy już tutaj, tu na przykład mamy ulicę Henryka Jędrzejowskiego, którą minęliśmy, no i wjechaliśmy ponownie na ulicę Modlińską, chociaż nawet nie ponownie, a byliśmy po prostu obok za ekranami akustycznymi. Tutaj zaczynałem jeden z moich przejazdów nocnych, a widzę, że pozaptałem, chyba koniec albo początek sezonu, już nie pamiętam. No i wjechaliśmy w ulicę Aluzyjną, na której mamy na przykład linię 500, czy też 211, oczywiście nie mówię, że 500, tylko 511. No i tutaj możecie zaobserwować, jak jedziemy dalej. I tutaj jest ciekawa sytuacja, mianowicie to jest mała uliczka, jak widzicie.
I tutaj są tak ostre zakręty w niektórych miejscach, jak na przyszłym rondku, że tutaj dłuższe autobusy niż takie normalne nie mogą się zmieścić. Dlatego ja jeszcze nie wiem, jakie autobusy będą jeździć na linii 333. Co nie zmienia faktu, że jak widzicie, jest tu trochę bloków. Trochę się tego pobudowało, bo w linii prostej do pętli Winnica jest tu bardzo blisko. Problem w tym, że nie ma żadnego przejścia bezpośredniego do tejże też pętli i trzeba trochę się naspacerować albo najeździć autobusami, żeby faktycznie tam dotrzeć. A autobusy też nie mają tutaj największej przepustowości przez to, że muszą być malutkie. Także tutaj jedziemy teraz kawałek ulicą Sprawną i już skręcamy tutaj w ulicę Odkrytą i tutaj będzie skręt, o teraz właśnie minęliśmy go w prawo, tam był do kościoła i to byłby krótszy dojazd bezpośrednio do tej pętli na kampie Tatochomińskiej, jednakże mniej by po prostu doposażył linii 211, więc to jest gorsza wersja. Jedziemy ulicą ulubioną Sykuta, czyli Dzierżgońską, proszę bardzo, i dojeżdżamy do przystanku Grzymalitów, gdzie faktycznie Grzymalitów prawie że tutaj nie istnieje, ale to nie zmienia faktu, że zespół przystankowy tutaj tak się nazywa, więc tak też i również jest. Przy okazji możecie zwrócić uwagę, jak mam chwilę przerwy, że mamy na mapce pokazane cały czas mniej więcej gdzie się znajdujemy. Nie jest to oczywiście idealnie zaznaczone, ale takie mniej więcej gdzie i jak się znajdujemy powinno wam już pomóc. Jak to wygląda w trasie i że się trochę kręcimy. Tu przy okazji Hyundai kierunek Winnica. Minęliśmy go faktycznie z Sykutem. Hyundai już teraz w Warszawie trochę ich jest. I drugi dostał homologację, także się dzieje. Cały czas czekam oczywiście na krótkiego Hyundai'a. No i jedziemy ulicą Światowida wzdłuż nowej trasy tramwaj kierunek Winnica. Mamy tutaj pętlę na Nowodworach, jeszcze działającą. I ona będzie działać niestety jeszcze przez jakiś dosyć dłuższy czas, co jest akurat trochę smutne. No bo mogliby tutaj zbudować tam drugą jezdnię i wszystko przerzucić na Winnicę. No ale na razie im to nie wychodzi i jeszcze się ratują, żeby na Nowodworach wszystko się kończyło. No i dochodzimy do skrzyżowania tutaj Hanki Ordonów. No i warto tutaj też zwrócić uwagę, że to akurat moje wspomnienia się przypominają z dzieciństwa. My tu teraz stoimy na sygnalizacji świetlnej. Dla mnie to nie było do pomyślenia kiedyś, jak tutaj mieszkałem. Nie, znaczy jakieś już ponad 10 lat temu na Białęce, właśnie tu w okolicy. Po pierwsze, żeby tu był tramwaj, to było nie do pomyślenia. Ale po drugie, co ważniejsze, że tu będzie skrzyżowanie świetne i nie będzie ronda. Dla osób, które mogą, są trochę młodsze lub po prostu nie były tutaj w tym rejonie i mogą nie pamiętać, tu było kiedyś normalnie rondo, w tym dokładnie miejscu, na tym skrzyżowaniu. I to jest jedna z nielicznych rzeczy, która faktycznie mi brakuje i która trochę mi szkoda, że podczas budowy tego tramwaju też zniknęła. To było naprawdę bardzo ładne rondo, ja bardzo je lubiłem. Może kiedyś jakieś zdjęcie jeszcze znajdę, to wam kiedyś pokażę. No ale skręciliśmy w ulicę Hanki. No i tutaj mamy taką dosyć ciekawą trasę, bo wbrew pozorom, tą trasą, którą teraz jedziemy, jeździ tylko i wyłącznie jedna linia autobusowa, 211. A zwróćcie uwagę, ile tu jest po drodze osiedli. I jak ja to zauważyłem, to ja się trochę naprawdę zdziwiłem. Sądziłem, że tutaj więcej jeździ autobusów, ale ponieważ tam trochę się pozmieniały trasy autobusów po otwarciu tramwajów, to tutaj aktualnie jeździł tylko 211, co jest trochę śmieszne, a zarazem straszne. Minęliśmy rondo, tam będzie oczywiście przystanek. No i jedziemy dalej tutaj naszą ulicą Hanki. No i trasa tegoże autobusu będzie się kończyć bezpośrednio na rondzie, które będziemy widzieć za chwilę. Przy okazji też tutaj jedziemy obok paru nowych szkół podstawowych, które się znajdują w okolicy. No i ogólnie, żeby doposażyć też ten ruch, bo domyślam się, że będą tutaj osoby chciały jeździć tym autobusem. No i tak jak mówiłem, koniec trasy, czyli miejsce pętli w teorii tego autobusu, to jest dokładnie to rondo, po prostu ten autobus tu będzie zawracać i wracać do poprzedniego przystanku, na którym prawdopodobnie będzie czekać, albo po prostu dozustartować, bo tutaj jest dosyć mały i krótki ten przystanek, więc tak to wygląda. No dobrze, zwróćcie uwagę teraz, gdzie teraz się znajdujemy. Czyli jesteśmy w powietrzu dronem i widzimy te osiedle. Obok jest wielki kościół. Dla mnie to cały czas nie do pomyślenia, że w takim miejscu powstał taki wielki coś. No i jest oczywiście jeszcze Świątynia Opatrzności Bożej w Wilnowie, ale jednak tutaj faktycznie ten kościół jest w polu. I te nowe osiedla obok to są dosyć nowe. I do tych osiedli też nie dojeżdża żaden autobus. I stamtąd najbliżej faktycznie dojdzie do tego tramwaju na Winnicy, czy do przystanku Grzymalitów. Tu dalej mamy ładne widoczki na Wisłę faktycznie. No i za chwilę zobaczymy już naszą nową pętlę, Kępę Tarchomińską. Także tak to też i również wygląda. Jeszcze parę ciekawostek co do tej linii. Ta linia autobusowa będzie kursować w godzinach od 6 do 20 w tygodniu, w niedzielę i w sobotę nie będzie kursować, również w święta.
Normalnie w godzinach szczytu będzie co 20 minut jeździć, w pozostałej części dnia około co pół godziny i rozkład jazdy, tak jak Sigurd mówił, będzie dopasowany do linii 211. No i będziesz tutaj podjeżdżać pod odpowiednie szkoły podstawowe przy ulicy Strumykowej na przykład, no i będzie się komunikować z nawinnicy. Ale teraz czas oczywiście na jedyną w swoim rodzaju ciekawostkę. Od Sykuta łączymy się. Mieszkańcy dość długo walczyli o tę linię autobusową, o tę pętlę autobusową. Niestety media nielicznie piszą o tym fakcie, o tym, co się tutaj aktualnie dzieje. Aktualnie również czekamy na wybudowanie wszystkich przystanków na linii, aż zostaną gotowe do użytku. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i owszem, mogę to przyznać, to nie jest ciekawostka najwyższych lotów, ale jednakże to jest to ciekawe. Tutaj zwróćcie uwagę, też mamy jeszcze przelot i podgląd, jak będzie jeździć właśnie ta linia od Bukowa, gdzie linia 211 aktualnie zawraca i jeździ wszystkie dni tygodnia i jest zapełniona w godzinach szczytu, także nawet ja nie chcę wiedzieć, jak to wygląda. Natomiast tutaj mamy dokładne widoczki, jak ta linia będzie jechać i co właściwie w okolicy się znajduje wzdłuż tej też ulicy. No i tak. Pętla końcowa tutaj to będzie oczywiście Kępa Tarchomińska, natomiast druga pętla to będzie to rondko, z czego autobus nawet nie będzie podjeżdżać pod rondko z pasażerami, ponieważ nie ma tam żadnego przystanku, gdzie mógłby pasażerów wyrzucić. Więc autobus będzie podjeżdżać bezpośrednio pod szkołę właśnie na Hanki od Donów i to będzie przystanek ostateczny dla tej linii nazywającej się Ćwiklińskiej. To jest ciekawe, bo nie sądziłem, że kiedyś ten zespół przystankowy będzie mieć swoją własną pętlę, w teorii oczywiście, i autobus w kierunku. Linia bardzo śmiesznie się też nazywa, to akurat muszę skomentować. 333, trzy trójeczki. No, trochę mi to kojarzy się z pewnym radiem, którego kiedyś bardzo dużo słuchałem, teraz trochę mniej. No ale jest to dość ciekawe. Dobrze. To byłoby na tyle z tego materiału. Mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Jeśli tak, to możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Ta linia będzie kursować najprawdopodobniej na przełomie stycznia i lutego, już powinna rozpocząć swoją jazdę. Ale to już jest pewne, że będzie tutaj jeździć, bo pętlę ZTM już tutaj wybudował. I to bardzo dobrze i może z Sykutem albo mniejsza z tym jakimś jeszcze coś tam skomentuje, jak jest użyteczna ta linia i czy dużo osób faktycznie z niej skorzysta. Chociaż moim skromnym zdaniem ta linia mogłaby nie istnieć, a po prostu linia 211, niektóre kursy wydłużone mogłyby tutaj podjeżdżać. W teorii byłoby to możliwe, ale rozumiem, że zatem po prostu chciał doposażyć i zmienić, aby na linii 211 w niektórych miejscach po prostu więcej autobusów jeździło, co też jest według mnie dobrym podejściem. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!